Wspaniała inicjatywa w pięknym miejscu, gmina Dębica. Jesteśmy w Głobikowej, na boisku sportowym przy szkole podstawowej. Jesteśmy, proszę Państwa, na meczu trzecim zresztą szkół Educare Servire versus czy kontra powiat dębicki reprezentowany przez Adama Pieniążka, wicestarostę, oraz pozostałych naszych kolegów z drużyny. Już od lat stało się tradycją, że przyjeżdżamy tutaj wraz z uczniami. Na wiosnę organizujemy tutaj taki turniej piłki nożnej, natomiast na jesieni ze względu na nowych uczniów nasza szkoła Educare organizuje taki piknik integracyjny, aby nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele, którzy też nowi przychodzą do nas, mogli zintegrować się w miłej atmosferze, w takim rodzinnym pikniku. Cieszę się bardzo, że ta współpraca właśnie z fundacją i ze szkołami Educare Servire się dobrze układa. Z powiatem dębickim, szczególnie mam tu na myśli szkoły średnie, ale również szczególnie mnie cieszy dobra współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych jako uzupełnienie, można powiedzieć, tej oferty, ponieważ szkoła branżowa, jaka właśnie działa w Educare Servire, to jest szkoła, której Zespół Szkół Specjalnych nie prowadzi. Więc to się wszystko bardzo dobrze spina i ta współpraca pomiędzy nauczycielami, pomiędzy oczywiście dyrekcjami, a również między dziećmi i młodzieżą jest świetna i tego wyrazem dzisiaj jest też, myślę, ten mecz. Świetna inicjatywa, dziękuję tutaj fundatorowi panu Kamińskiemu za nie tylko kształcenie dzieci w różnych zawodach, ale również taką świetną integrację. Trzeci turniej piłki nożnej, na który gościnnie zostaliśmy zaproszeni, w którym świetnie się bawimy, integrujemy właśnie z młodzieżą ze szkół Educare et Servire. Wielka radość, przede wszystkim dla nas, ale myślę również dla tych najmłodszych. Czerpią frajdę, że mogą starszym, troszeczkę większym, troszkę grubszym również wbić gola, także jeżeli możemy być powodem czyjejś radości, to cieszę się, że możemy się do tego przyczynić.